Dzień dobry. Witamy Piotra Sabuka z Legnicy. Piotrze, jak ci idzie turniej? Teraz wygrałeś partię z Olegiem Treleckim. Jak w ogóle, jak się toczyła partia? Jaki był debiut? Czy miałeś przygotowanie do niego? Bo gra królewsko-indyjską zawsze, no łatwo było się przygotować do niego, tak? Taki wariant, chyba już parę partii grałeś, z tego co pamiętam. Znaczy, grałem podobnie, bo często grałem system z szybkim H3. Z H3, tak. Ale teraz grałem inaczej, grałem po E5, D5, A5, goniec G5, H6 i goniec E3. To jest taki rzadki ruch, ale tak grał w grudniu kramnik z Nakamurą i bardzo gładko wygrał. I partia do... W Londynie, tak? Tak, w Londynie. To do 16 ruchu. Powtarzaliśmy tą partię, z tym, że tak. Ja to analizowałem w pokoju, a aha, Olek musiał myśleć. Podejrzewa, że on też się przygotowywał, też widział tą partię. Nie, czy nie pytałeś go jeszcze o to? Nie, jeszcze nie pytałem, ale myślał i po prostu tam te ruchy były naturalne dla czarnych, ale pozycja i tak. No tak. Bardzo trudna dla czarnych. No ale mimo wszystko ciężko było jemu grać, tak? Na każde, no, na każde posunięcie musiał tracić jakiś czas, tak? Do namysłu. No i pozycja jest trudna, bo tam czarny, znaczy biały ucieka kulę w drugą stronę i wszystkie linie się otworzyły na królewskim skrzydle, a tam zostaje, no tak, został czarny król. I, no, komputer może będzie jakoś to bronił jeszcze, ale tak dla człowieka to ciężko. No ciężko, no tak. No teraz sprawdzimy, jak wklepiemy partię tak do bazy, ciekawie będzie pooglądać z analizą właśnie. Taka dynamiczna partia mi się bardzo spodobała, tak niby białe nic takiego nie mają, czarne mają piona na G2, no taka pozycja niby, tylko zostaje wymienić hetmanów, tak, dla czarnych, no ale w takiej redakcji jak ty wymieniłeś, no to akurat była dobra dla białych, tak. Miałem wtedy jakoś więcej. Tak, no tak. No ważne było, że pion na F4 stał. No tak, żeby trzymał tak pole, tak, dla skoczka. Fajna taka partia. Teraz jeszcze będziesz grał z Julią Osmiak, tak? Tak, z Julią i w ostatniej. W ostatniej partii to z kim? Z mistrzem międzynarodowym Szkuranem. Szkuranem, o, no to już można powiedzieć kolega, tak? Już parę partii rozegraliście, tak? Już chyba trzeci raz białymi. No, a z Julią trzeci raz czarnymi. Czarnymi, a widzisz, no to takie kojarzenie. Jasne. Jakie masz takie plany? Na kwiecień, maj, jakieś turnieje? No, jakiś turniej open, bo szukam może w Polsce. Dawno nie grałem w Polsce jakiegoś takiego normalnego openu. Grałem w Bogatyni, ale to taki szybki, trzy tak, tak, wiem. Wcześniej grałem ligę, no ale to też nie do końca, tak. To nie open. Ale już się skończyła ta pierwsza liga czeska, czy jeszcze nie? Znaczy jeszcze jeden mecz mamy. Aha. Chyba co tydzień, bo są dwa. Aha, bo właśnie teraz idzie Ekstraliga, ostatnia runda czeska, tak? Już ostatnia sesja. No tak, właśnie. Została jeszcze jedna kolejka. Macie jakieś szanse na awans? No już. Już nie. Czy ale zostajecie, tak? W nie, pierwszej nie, lidze? Spadamy w pierwszej lidze. Aha, spadacie. No tak wyszło, że jakoś nie mieliśmy. Praktycznie nie było takiego meczu, żeby wszyscy. My, no tak, żeby równo. Równy skład był, tak? Bo zawsze ktoś wypadał. No tak, dziewczyny, czy ktoś tam nie w formie jest, no to wiadomo. Bo to właśnie o to chodzi, że to takie rozgrywki takie. No tak, to często decyduje to, kto jakby jest bardziej zmobilizowany, kto może grać w każdym meczu. W każdym meczu. Organizacyjnych spraw czasem. No tak. No, zobaczymy, może jak to będzie w następnym sezonie. No, jest szansa na powrót, na jakieś po prostu. Dla każdego, żeby każdy sobie podwyższył ranking, tak, zagrał jakąś partię. Jasne, że drużyna też na tym zyskuje, tak, jakieś punkty, a... Okej, okay, okej. Okay. Czy będzie turniej Puchar Wojewody w tym roku? Tak, w tym roku będzie, ale... Tak, na pewno. W listopadzie. W listopadzie, wiem, że na końcu roku, tak, taki tradycyjny, już chyba tak, dziesiąty, czy nawet... Nie, chyba w zeszłym roku. 30, kurczę, ale... Długa tradycja. O, to nie jestem ogarnięty w tym temacie. No ja jestem z Legnicy. No, no tak, no ty musisz wiedzieć. A ty ile razy grałeś? 5? Dwa razy. Dwa razy tylko. Aha, czyli dwa lata, tak? To no, 13, 14. Brakowało tak. Na 2-300. To ty na dzień dzisiejszy masz jedną normę, tak? Jedną.
Jedną. No tak ostatnio jakoś nie specjalnie silnie grałem i nawet ranking trochę spadł, ale trzeba pomału wrócić do dobrej formy i po prostu grać normalnie, trenować i wtedy jakoś to może samo przyjść. Ale ty jak? Tak sam wolisz, tak? No, czy z kimś masz jakiegoś, jak to się mówi, takiego partnera, tak? Do szachów, tak? No, czy z kimś tak trenujesz? Z tymi partnerami teraz mało kto ma czas. A z Wrocławia to kto raczej tak, kogo tam, tak, no, z kim kolegujesz? Z Kubą Żeberskim. Aha. Tam razem czasem coś patrzymy, coś analizujemy, wymieniamy się. No tak, bo i gracie w klubie, tak? Razem. Tak, gramy w klubie też razem. No, i tak się czasem konsultujemy. No tak, taka wymiana doświadczeń, tak? Taka jakby regularna. Współpraca, tak. Aha. Okej, jasne. No to w takim razie życzę ci powodzenia w tych następnych partiach i w ogóle w tym roku nowym szachowym, tak, który się dopiero zaczął, dopiero wiosna. W Lwowie jest wiosna, ale dzisiaj jest deszcz. Niestety trochę nam się rozpadało, ale miejmy nadzieję, że jutro będzie dobra pogoda i tak na ostatnią rundę. Rundzie będzie takie nam towarzyszyć słońce. No, dziękuję bardzo Piotrze i zapraszam ponownie do Lwowa. Wszystkiego dobrego. Cześć.